Witam wszystkich w kolejnym moim filmie. Dzisiaj prace serwisowe. Przed nami to egzemplarz radiotelefonu Jezu FT2312. Jest to radio na pasmo 23 cm, czyli 1,2 GHz. Fajne urządzenie w ładnym stanie, mimo już wieku. Jest to produkt lat 90. z tego co pamiętam. Wszystko wydawało się ok, jednak niestety po podłączeniu do anteny, co zrobiłem wpierw, zanim podłączyłem do przyrządów, no okazało się, że nie funkcjonuje tak jak powinno. Pierwsza rzecz, taka tutaj widoczna, która nie przeszkadza w użytkowaniu, ale to też przy okazji zrobimy, czyli brak podświetlenia tej połowy wyświetlacza i radia. Pokrętło zmiany kanałów. Nie ma tutaj podświetlenia i połowa wyświetlacza też jest ciemniejsza na ekranie. Tutaj tego tak nie widać, ale w rzeczywistości jest to widoczne. Natomiast co jest podstawowym problemem w tym urządzeniu? No zaraz zobaczycie. Mamy ustawione częstotliwość 1298 i ja włączę generator sygnałowy modulowany. No i myślę, że to słychać. Jest ton i oprócz tonu nie powinno być nic słychać. Natomiast mamy tutaj bardzo potężny podkład, powiedzmy tu szumowy. Duże tło szumowe, które nakłada się na sygnał demodulowany. A więc coś ewidentnie z tym urządzeniem jest nie tak. Zjechałem teraz z poziomem sygnału. Sygnał jest bardzo słaby na wejściu, także czułość to urządzenie jak widać ma dobrą, jak słychać, ja mówię jak widać, ale każdy wie o co chodzi. Natomiast cały czas te tło szumowe, ten huk jest słyszalny. A teraz zobaczmy w drugą stronę. Mam włączony odbiornik na tą samą częstotliwość, no i wcisnę nadawanie. Raz, dwa, raz, dwa. No myślę, że bardzo wyraźnie słychać jest ten huk, można powiedzieć, jaki z tego urządzenia wychodzi. Także ewidentnie urządzenie ma problem i ten problem postaram się rozwiązać. Na samym początku zajrzyjmy może na schemat tego urządzenia. Mamy tutaj schemat blokowy, żeby tak mniej więcej zawęzić obszar poszukiwań. Układ typowy. Mamy część odbiorczą, część pośredniej częstotliwości, wzmacniacz mocy końcowy, układ VCO razem z syntezą, część MC, tu są dodatkowe opcje, których w tym radiu nie ma, układ sterowania klawiaturą i wyświetlaczem. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję, jest bardzo prosta, klasyczna, można powiedzieć, co może być przyczyną takiego, a nie innego zachowania się. Skoro efekty te występują zarówno w torze nadawczym i odbiorczym. Mają charakter, można powiedzieć, szumów fazowych, bardzo mocnych. No, należy tutaj zwrócić uwagę na element, który jest wykorzystywany w obydwu torach, a jest nim generator VCO. Ten generator VCO wraz z syntezą generuje częstotliwość zarówno dla toru odbiorczego, to co tu widzimy, jak i dla nadawczego. Później dwoma ścieżkami, linia stała jest to bodajże TX, tak, linia przerywana jest to RX, czyli część odbiorcza. Z bufora, który jest zasilany przez VCO, sygnały te wchodzą do wzmacniacza i potem przez przełącznik podawane są na zespół wzmacniaczy i driverów do nadajnika lub poprzez wzmacniacz do pierwszego mieszacza będącego w torze odbiorczym. Czyli na pewno możemy być tutaj przekonani, że ten sygnał, zarówno jeden i drugi, jest już zniekształcony. Pytanie, w którym momencie powstaje i co powoduje te zniekształcenia, te zakłócenia. No, powodów może być wiele. Może być samo uszkodzenie generatora VCO, może być problem z pętlą PLL,
Może być problem, bo widzimy tutaj, że te układy mają swoje dodatkowe zasilanie 8 V. Może być problem, że coś na tym zasilaniu się dzieje. Jak również w tym wypadku może być problem też z generatorem wzorcowym 12,8 MHz. Także te elementy na pewno będziemy musieli sprawdzić, czyli VCO, PLL i generator wzorcowy. No zaczniemy zapewne od generatora wzorcowego, bo to jest najłatwiej sprawdzić i będziemy przechodzili do sprawdzenia poszczególnych pozostałych układów. Dużym prawdopodobieństwem jest też to, co którzy oglądają mój kanał i widzieli cykl odrestaurowania sztabiloka. Dużym problemem mogą być po prostu kondensatory. Tam mieliśmy bardzo podobny efekt, gdzie synteza częstotliwości bardzo źle chodziła, generowała nieczysty sygnał właśnie z powodu utracenia parametrów przez niektóre kondensatory. A tutaj też tych kondensatorów zarówno w gałęzi zasilania, ale i nie tylko mamy. Więc też będzie można to sprawdzić. Ale najpierw trzeba do radia zajrzeć, rozebrać, zlokalizować te poszczególne moduły i po kolei zacząć je sprawdzać. Przy okazji, tak jak powiedziałem, postaram się naprawić podświetlenie wyświetlacza. Radio udało się rozkręcić. Nie było to proste, bo śrubki troszkę były zniszczone. Jak widzimy, są ślady wylutowywania ekranu, naprawy tego czegoś tutaj, tego modułu. Jeszcze nie zidentyfikowałem, który. Prawdopodobnie tu jest właśnie VFO. Z drugiej części widać ekran i pozostałe elementy. Jak sprawdzić taki generator? No oczywiście można podłączyć przyrządy, oscyloskopy, analizatory widma, inne rzeczy, no ale jest taka bardzo prosta metoda, którą już w jednym z filmów pokazałem przy naprawie innego radiotelefonu. Nieodzowny ICOM, ustawiony na częstotliwość 12800. I co robimy? Zbliżamy antenę do generatora. No i mamy sygnał. Mamy nośną. No i nie wygląda tutaj nic, żeby z tym sygnałem było coś nie tak. Teraz zobaczmy, co wychodzi z generatora. Jesteśmy na częstotliwości 1298. Odjąć pośrednia, wyjdzie nam 1239700. I co użyjemy? Co do czegoś innego mi się za bardzo nie przydaje tutaj. A o tym też już wiele filmów zrobiłem. A więc Guangsheng. Jako odbiornik jest dobry, to mówiłem. Do takich celów tutaj doświadczalnych można go użyć. No i cóż. No i słyszymy, jak wygląda sygnał wychodzący z VCO. Wiemy, że generator wzorcowy chodzi dobrze, czyli została nam cała synteza. No tutaj będzie to dosyć trudno pewnie zrobić i wam pokazywać jednocześnie, bo jednak będę się musiał do pewnych miejsc dostać. Pewną część tutaj spróbuję zrobić poza już kamerą, aby jeszcze bardziej nie uszkodzić tego urządzenia. No i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Kochani, była teraz to katorżnicza robota. Zajęła mi wiele, wiele czasu. Wiele narzędzi musiałem użyć. Czy uda się te radio naprawić? Trudno powiedzieć. To, co pomierzyłem, napięcia zasilającej, generator i tak dalej, wszystko jest ok. Okazało się, że przyczyną jest sama z siebie synteza. Na schemacie wyglądało to ładnie, że są dwa moduły. W praktyce wygląda to trochę gorzej. Rzeczywiście to są dwa moduły. Z góry to była taka puszeczka przylutowana tutaj w czterech miejscach, ale wewnątrz tej puszki jest zarówno moduł generatora, jak i moduł syntezy. Przylutowane są do tej puszki. Żeby wyjąć, musiałem no troszeczkę tą puszeczkę, ten ekranik zdewastować. Tutaj jest
płytka syntezy. A w środku nadal pod kolejną blaszką, której nie będę teraz odlutowywał jeszcze i zdemontował tego do końca, jest generator VCO. Ten generator po prostu podłączę do zasilania bez syntezy i zobaczymy, czy jego sygnał wyjściowy jest czysty. Jeżeli będzie, będziemy wiedzieli, że przyczyna jest w samej syntezie. Jak to naprawić? No niestety teraz mamy trzy elementy, każdy osobno. No trzeba będzie to jakoś podłączyć. Myślę, że jeżeli tutaj okaże się, że VCO jest dobre, jakoś to na chwilę przylutuje do tej płytki syntezy. Nie wiem jeszcze, czy tak to zrobię, czy inaczej, czy kabelkami krótkimi to połączę, bo niestety częste lutowanie, rozlutowywanie z tych płytek no spowoduje, że te ścieżki się rozpadną. Trzeba będzie jakoś delikatnie podłączyć się tutaj do głównej płyty radia, no i zobaczyć, w jaki sposób nam to zadziała, czy nam to ruszy. No. Mozolna robota, trudna. Czy coś z tego wyjdzie? Czas pokaże. W tej chwili widzicie podłączony tutaj generator bezpośrednio do zasilania i obok odbierający go kłanszęk. No i tutaj nie słychać tego huczenia, buczenia. Czyli wygląda na to, że generator działa dobrze, a całość dzieje się w syntezie. Także będę musiał to wszystko połączyć i zobaczyć, co ewentualnie z tą syntezą da się zrobić. Tu jeszcze rzut okiem może się uda pokazać na chwilę. No, widzieliście, że przestał odbierać. Tutaj jest rzut ekranu, który pokazuje właśnie w tej chwili sygnał z tego generatora. No sygnał oczywiście pływa, co jest normalne, bo nie jest tutaj przecież zapięta żadna synteza, ale w tej chwili przez godzinę odpływa tak plus minus 20 kHz, więc to naprawdę bardzo, bardzo niedużo. Sam generator z siebie jest dosyć też stabilny. Więc biorę się za następną część, już taką bardziej, jeszcze większą w sumie dłubaninę niż do tej pory, gdzie na kabelki trzeba to będzie wszystko przylutować do radia, generator do syntezy, no i próbować to wszystko zrobić. Jedno co postaram się, to sprawdzę kondensatory, wylutuję kondensatory, które są w płytce syntezy. No to jest płytka, no niestety nie widać za bardzo. Na tej płytce syntezy kondensatory wylutuję, ewentualnie wymienię, najpierw je posprawdzam. No i zobaczymy, jak dalej to będzie szła ta naprawa, czy uda nam się te radio przywrócić do używalności. I doszedłem do kolejnego etapu. Jak widać tutaj kawałek tego modułu podłączonego. W międzyczasie wymieniłem na płytce syntezy kondensatory. Przeważnie, jak wiemy, to one są powodem problemów. Wymieniłem kondensatory elektrolityczne oczywiście, na razie innych nie ruszałem. Czy to pomoże? Się okaże. Podczas pomiaru te kondensatory no, wykazały jednak duże pogorszenie parametrów. Układ na elementach pokazywał datę produkcji mniej więcej 93 rok, czyli ma to już 31 lat, więc ma prawo tutaj, jeżeli chodzi o te kondensatory, coś się zadziać i nie funkcjonować prawidłowo. Wziąłem tą płyteczkę, złożyłem na tyle, co się dało. Zaraz Wam pokażę pająka, którego tutaj zrobiłem. O, tak wygląda płytka syntezy. Na niej, jak widzicie, są kondensatory. Wszystkie są nowe. W jednym miejscu tutaj w lewym dolnym rogu płytki są dwa połączone równolegle, ze względu na to, że nie miałem kondensatora 6,8 mikrofarada. Czy miałem, ale akurat na inne napięcie. Tutaj było potrzebne 10 V, nie miałem na 6, więc sobie w taki sposób poradziłem, że mamy to wszystko już do tej płytki podpięte. Tą płytkę syntezy podłączyłem w puszeczce do pinów tych niezbędnych VCO, żeby ograniczyć tutaj połączenia między VCO a
syntezą. To się bardzo dobrze da rozlutować teraz, więc nie będzie problemów. No i reszta na wspomnianego wcześniej pająka jest podłączona do płyty głównej. Starałem się podłączać w miejsca nie tam, gdzie będą wprowadzone styki, tylko gdzieś indziej. Nie wszędzie to się dało. Po to tylko, żeby tych pól lutowniczych dla modułu syntezy nie dodatkowo nie nadwyrężać, bo one i tak już dosyć słabo się trzymają, więc mogłyby odpaść. No i teraz zostaje co? Uruchomienie tego urządzenia i sprawdzenie na naszym wspaniałym mierniku, czyli czymś, co teraz się przydało, czyli mamy tutaj radio Quansheng. W końcu znalazło się dla niego zastosowanie. Więc cóż, włączmy to urządzenie i zobaczymy, czy naprawa się powiodła. Radiotelefon jest ustawiony na częstotliwość 1298 MHz. Odejmując pośrednią, która jest, z tego co pamiętam, 58,3, uzyskujemy częstotliwość 1239,7. Czyli na tej częstotliwości powinien nam pracować generator VCO, zapewniając tym samym sygnał do pierwszej przemiany, aby uzyskać pierwszą pośrednią. No więc włączam tutaj sobie naszego Quansheng'a. Jest częstotliwość 1239,700. No i przysunę do mikrofonu. Pewnie słyszycie. Jest bardzo ładny, stabilny ton. Zmienimy częstotliwość. Zniknął. Wszystko ładnie chodzi. Teraz dotykam miejsc, w których, tak powiem, powstaje napięcie sterujące VCO, czyli filtru na wyjściach charge pumpy. No i jak słychać, mamy podobne efekty, może troszeczkę w mocniejszym zakresie, co były wcześniej. Czyli w tej chwili generator pracuje prawidłowo, czyli wymiana kondensatorów się opłaciła, rozwiązała problem szumiącego VCO. Czyli teraz przechodzę do kolejnego etapu, również trudnego, wyłączmy radio. Czyli muszę teraz odlutować to wszystko, złożyć do kupy, podoginać, polutować całe te ekrany, które są tutaj w tym module. Moduł przylutować do płytki i uruchomić w całości. Radio złożyłem w całości, jak widać. Przylutowałem z powrotem moduł syntezy z VFO. Tak to wygląda. Tutaj są piny od tego modułu. Z drugiej strony to jest właśnie ten moduł. Wszystko wyszło ładnie. Przynajmniej z wyglądu. Głośnik nam lata. No ale czas sprawdzić, czy będzie funkcjonowało i będzie odbierało sygnał. To jest istotne. Podłączony mam już do generatora. Częstotliwość 1298. No i co? Idziemy do generatora i będziemy ustawiać częstotliwość 1298, modulacja FM, 1 kHz, dewiacja 1,5. No i ruszajmy z generatorem. Sygnał włączony, minus 159, także nic nie usłyszymy. Lecimy do góry. O, no jest. I odbieramy. Urządzenie działa. No więc teraz sprawdźmy drugą stronę.
czy mamy moc tego radia. Ustawiłem sobie odbiornik na tą częstotliwość. Raz, dwa. No, raz, dwa, raz, dwa. Czyli wszystko wygląda, że działa tak jak trzeba. Jeszcze zobaczmy jeszcze na analizatorze widma. No, jest piękna. Piękna, nośna. Słychać, nie ma tego dudnienia, co było. To jeszcze nam zostaje sprawdzić moc tego urządzenia. 35,6, czyli około bodajże 3,5 W, jak pamiętam. To jest mała moc. Zmieniliśmy na dużą. 40 prawie 1 dBm, czyli to jest 10 W, nawet troszeczkę więcej. Wynika z tego, że ta naprawa się udała. Radio funkcjonuje prawidłowo. Odbiera, nadaje. Co nam jeszcze zostało? No wiadomo, to co mówiłem. Spróbuję naprawić brakujące podświetlenie tutaj na lewej części. No i kolejny etap za mną. Zdjąłem tutaj już płytę czołową z tego urządzenia. Co nie było trudnym zadaniem, bo wystarczyło zdjąć okrętła, odkręcić tutaj pierścień trzymający enkoder. I to wszystko. Od razu co się rzuciło w oczy, to odlutowany wyświetlacz LCD. Prawdopodobnie ktoś mógł wymieniać baterię. Bateria ma 3,2 V, czyli zachowuje się jak nowa. No i mamy tutaj płytkę z przyciskami, potencjometrami, wyłącznikiem, czyli wszystko, czym sterujemy. Dwa potencjometry. Te żaróweczki. Jedna i druga z tej strony. Ta się świeci, ta nie. No więc cóż, no spróbujemy odkręcić tą płytkę. Ona jest na złączu, z tego co widziałem od spodu. Także nie powinno być problemu z jej odłączeniem. Jeżeli chcemy wymienić żarówkę, musimy się dostać od spodu. Tak, dobrze myślę. Dwa złącza są. Tu je widać, ale nie chcę na siłę ciągnąć. Trzeba zobaczyć, czy nie ma jakichś na nich zatrzasków. Jak widzicie, trzeba było po prostu troszeczkę większej siły użyć. Dosyć mocno te kontakty się trzymają. Mamy już oddzielony panel. Oczywiście przylutuję tutaj też ten wskaźnik LCD, żeby tak nie latał. Być może na nim też była wymieniana żarówka. I od spodu tutaj, no tu widać, że nie była ruszana, także żarówka jest oryginalnie przylutowana jeszcze, więc wytrzymała tyle czasu. No tak wygląda ten moduł. Nic tutaj nie ma ciekawego. Różne zworki są tak samo w radiu, więc pewnie jakieś różne tryby można by tutaj ustawić, ale to trzeba by mieć do tego jakąś instrukcję. Ja nie będę eksperymentował, bo to co w tym radiu jest, to mi w zupełności wystarczy. Także no cóż, no biorę się za wymianę. Nie wiem, czy wymienię na żarówkę, czy na diody LED. To poeksperymentuję i zobaczę, jak to będzie wyglądało przy różnych tych podświetleniach. No i wymieniłem żarówki na diody, tym razem zielone. Efekt chyba nie będzie oszałamiający, ale nie miałem takich żarówek, bo te żarówki były na 9 V. Więc żeby nie rozbierać i czekać z tą naprawą na później, wymieniłem na zielone diody LED, które oczywiście troszeczkę zmatowiłem, żeby to lepiej rozpraszało światło. No i cóż, no i właściwie to wszystko jest zrobione. Radio złożę teraz do kupy. No i zobaczymy,
jaki będzie efekt wizualny i techniczny tego wszystkiego. Radyjko mamy finalnie złożone. Wyszło to tak. Nie jest to może zbyt idealne. Na pewno w rzeczywistości wygląda lepiej niż tutaj na ekranie. Jak widzę, nie ma aż takich przejaskrawień. Także pod tym kątem tutaj to wygląda ładnie. No i oczywiście raz, dwa, trzy. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Radio, jak słyszycie, działa. W drugą stronę spróbuję do niego nadać z tego kłaszęga, ale to słabiutko wychodzi trochę. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. No, troszkę to było głośno i nieładnie, ale słychać. Zajęło mi to sporo czasu, zwłaszcza rozebranie tej syntezy, testowanie, próbowanie. No, widzieliście to na filmach, oczywiście fragmentarycznie. Wszystkiego tam się nie dało pokazać, bo podczas pracy no, trudno byłoby to robić razem z kamerą. No ale efekt jest finalny, taki jak widzicie. Radio działa, funkcjonuje w pełni. No i będziemy je wykorzystywać. Także niebawem usłyszymy się też na paśmie 23 cm. Z tego właśnie tutaj oto radia. Także dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania, lajkowania, zadawania pytań, subskrybowania kanału, odwiedzania profilu na Facebooku i do oglądania kolejnych filmów, jakie będę dla Was tutaj przygotowywał. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.